tym nieszczęście jest wielkie szczęście, że nikt nie zginął, nie było ofiar i to jest wielka sprawa, bo mieliśmy do czynienia z pożarem, który dopiero stojąc dzisiaj, tyle dni przecież po tym dramatycznym wydarzeniu, widać skalę, rozmiar, temperatury i konsekwencje. Po drugie, mamy ten mechanizm strefowy, firma była w fazie rozwojowej, myślała o inwestycji. Być może podejmiemy decyzję o wsparciu poprzez właśnie mechanizm strefowy i będziemy budować na nowej działce, która była zakładana trochę pod inną produkcję. Cieszy mnie to, że w tej części, która ocalała, jest szansa na przywrócenie produkcji, bo bardzo istotne jest to, aby firma utrzymała się na rynku, bo zasila swoje produkty, te uszczelki, sektor AGD najsilniejszy dzisiaj w Europie, bo od dwóch i pół roku polski sektor AGD zdecydowanie wyprzedził Włochów i jest dzisiaj szczególnie proeksportową naszą i bardzo konkurencyjną branżą. Trzecia sprawa to jest sprawne dokończenie tych procesów związanych, firma była ubezpieczona, z szybką egzekucją należności ubezpieczeniowych. Oczywiście one nie wystarczą na to, żeby nie tylko wybudować nową halę, ale także zakupić najnowsze maszyny, a dobrze by było, gdyby ta produkcja już była w najnowszej osiągalnej technice i technologii. Dlatego też będziemy proponować takie rozwiązanie, w którym działka sąsiednia zostanie zagospodarowana przez specjalną strefę ekonomiczną wałbrzyską, która rozważy na najbliższym posiedzeniu swojego zarządu, a później Rady Nadzorczej przy współudziale ministra gospodarki, czy nie wykorzystać tego nowego mechanizmu, że to strefa wybuduje halę i w związku z tą sytuacją wyleasinguje zakładowi, żeby on mógł skierować wolne swoje dostępne środki plus zwroty środków z ubezpieczenia na zakup techniki i technologii. To pozwoliłoby sprawnie wiosną przyszłego roku, gdybyśmy w stanie nadzwyczajnej, pełnej gotowości. Dziękuję tu panu burmistrzowi. Spodziewam się wielkiego wsparcia ze strony też starostwa. Powołaliśmy przed chwilą swoisty sztab antykryzysowy na czele z panią wicewojewodą, wicemarszałek. Chcemy skoordynować wszystkie te akcje. Jeszcze dzisiaj będę rozmawiał z wiceministrem, sekretarzem stanu w resorcie pracy, panem ministrem Męciną na wsparcie dla zagospodarowania załogi, bo pamiętajmy o tym, zakład miał 600-osobową załogę. Do tej ograniczonej produkcji w tej części, która ocalała, będzie potrzeba około 200, ale jest to świetnie wykwalifikowana kadra, potrafiąca pracować na tej technice i technologii. I nawet jeśli znaleźliby dzisiaj ci ludzie pracę w sąsiednich zakładach, to trzeba myśleć także kategoriami przedsiębiorcy konkurencyjnego, który musi mieć załogę, która jest w stanie podołać tej skali produkcji, która była tutaj dotąd realizowana. Więc będziemy tutaj z ministrem Męciną szukać jakiegoś mechanizmu, być może wsparcia. Już wyekspediowana została do zakładu we Włoszech i na Węgrzech. Jeszcze część wyjedzie. Ta część została zagospodarowana. Docelowo to prawdopodobnie w tej chwili ponad 40 osób już wyjechała, będzie około setki. Część maszyn zostanie przetransportowana do zakładu na ulicy Wojska 1 i 1 Maja i tam będzie część załogi zagospodarowana. I tu właśnie na tej zachowanej hali około 200 osób. Problem czasowej utraty pracy będzie dotyczył od 150 do 200 pracowników. Musimy to jakby z poziomu firmy odzyskać tą informację, wręcz imienną, i wtedy zająć się działaniami osłonowymi dotyczącymi tej grupy. Podkreślam, czasowo. W wersji optymistycznej na wiosnę powinien ruszyć nowy zakład. Mojaoleśnica.pl